Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem. Spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem. Palmy są z kolei takie, jak u nas kiedyś były i takie postaraliśmy się odtworzyć przed 30 laty i do dzisiaj jest kultywowana ta tradycja już, zwyczaj. I wszystko wykonywane jest, kwiatuszki przede wszystkim przez rodziny i po prostu wszystko ręcznie, zimnozielone roślinki wite, bo to jest taka dla dziecka, chłopczyka, taka mniejsza rozłożysta jest dla dziewczynki, a wysokie no to kawalerowie, dziewczyny większe też rozłożyste, a baby mają takie ociepki na rękach, bukiety, ociepki mówiły. Mama ma taką, że tak powiem, dar do kwiatów i po prostu ta palma została wykonana typowo, stylowo, żeby była kawalerska, smukła, a jak najdłuższa, jak to mówią. No, kawał pracy, no trzeba przygotować kwiatki, trzeba poucinać gałązki świerku i też ścisu. No bazie przygotować odpowiednio wcześniej, no bo niestety taka pora, że bazie szybko rozkwitają. Już od 30 lat i mieszkańcy i organizatorzy dbają o to, aby właśnie pielęgnować tę tradycję. Wkładamy w to mnóstwo energii, dużo promocji i wychodzimy na zewnątrz. Zapraszamy nie tylko dzieci, ale również starszych, którzy pamiętają, jak to wykonywało się tradycyjne palmy u siebie w domach. Prowadzone są warsztaty w sumie przez 3 tygodnie w Ośrodku Kultury i w Świetlicy w sąsiedniej miejscowości w Rychwałdzie, gdzie uczymy, jak wykonywać kwiaty, a następnie jak wykonać prawidłową konstrukcję tej palmy. Fajna jest właśnie robota o ten czas, który się robi razem, nie? Tradycja.